na stary komputer. Wyobraźmy sobie typowego użytkownika komputera, Agnieszkę, która dostała na urodziny nowego notebooka od rodziców. Bardzo się ucieszyła, ponieważ jej stary komputer zaczynał się psuć. Zastanawia się teraz, co zrobić ze zużytym sprzętem komputerowym. Czy wyrzucić go na śmietnik, czy wystawić przed drzwi. Agnieszka powinna zacząć od sprawdzenia, czy na elementach zużytego zestawu nie ma oznaczeń, które informują o tym, że urządzenia nie można wyrzucić do śmieci. Wystawić przed dom, czy porzucić w ustronnym miejscu. Większość elementów komputerowych zaliczana jest do odpadów niebezpiecznych i za pozostawienie tego typu sprzętu w miejscu tego nieprzeznaczonego grozi kara grzywny od 20 do 5 tysięcy złotych. Agnieszka ma dwa wyjścia. Pierwsze. Agnieszka powinna wyszukać na stronie GIOŚ w rejestrze podmiotów zajmujących się przetwarzaniem odpadów elektronicznych i elektrycznych najbliższego punktu, gdzie można oddać komputer. Następnie po znalezieniu punktu powinna zanieść tam komputer. Drugie rozwiązanie polega na odszukaniu paragonu za nowy laptop i oddanie starego komputera na zasadzie jeden za jeden w tym sklepie, gdzie został kupiony nowy sprzęt komputerowy. Agnieszka wybrała opcję drugą. Poprosiła rodziców o paragon i oddała stary komputer do sklepu, gdzie został zakupiony notebook. Agnieszka podjęła decyzję zgodnie z prawem. Przede wszystkim jednak decyzja Agnieszki odbije się pozytywnie na środowisku naturalnym.